Witajcie moi kochani, witam was na przeglądzie w Pepco i po prostu ja nie mogę uwierzyć w to, co widzę, w te liczby, które tak szybko przeskakują. Chodzi o subskrypcje, których jest bardzo dużo i brakuje 80 do 4 tysięcy, więc naprawdę dziękuję wam bardzo, jesteście cudowni. I tu pokazuję wam zapach za 25 zł, następnie mamy poszewki na poduszki, tu mamy zadyszkę, a te są za 12 zł, to są nowości, z drugiej strony są takie gładziutkie, zobaczcie, mamy tutaj taką i szarą, i tą, którą pokazywałam wam już ostatnio, ale zobaczcie, jakie tutaj mamy nowości, podkładki, takie słomiane, tak się prezentuje, jasna, i ona jest za 8 zł. Ale są jeszcze zielone, już wam pokazuję. Myślałam, że to są czarne, ale jednak to są zielone. I tak wygląda zielona. Nawiążę jeszcze do tych subskrypcji. Pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, a jesteś tutaj na kanale, to możesz wcisnąć czerwony przycisk i będzie to dla mnie bardzo pomocne. Tu mamy podkładkę następną. To jest następna nowość. Kosztuje 10 zł. W kolorze zielonym, jasnym. I tutaj jest następna. Lecimy do następnej nowości. Zobaczcie, tu jest taki obraz. I to jest ta kobieta, która jest teraz taka modna u nas tutaj w Pepco. I ten obraz kosztuje 12 zł. Co my tutaj jeszcze mamy? To pufa. Zobaczcie, tak się prezentuje góra. Ta góra jest bardzo miła w dotyku. Tak wygląda od środka. Powiem wam, że nawet tak porządnie zrobione. I czy my tutaj mamy cenę? Zaraz zerknę. A jednak ukryła się w drugiej pufie. Za 60 zł jest ta pufa. Roślinki ozdobne. Tu mamy taki koszyczek z roślinkami i ten koszyczek jest za 3 dyszki. Taka piękna dekoracja, akurat zbliża się Wielkanoc, więc myślę, że też mogłaby zawisnąć gdzieś na ścianie bądź na drzwiach. Zobaczcie, za 30 zł. Złote kółeczko i piękne kwiaty i listki. Super wygląda. Ja jak podeszłam, to od razu zwróciłam uwagę na tą roślinkę. Tu mamy zegarek za 20 zł biały. I kosze. Podchodzę do tych koszy i mówię, matko, gdzieś ja te kosze widziałam. Ale oczywiście widziałam w reklamie Pepkowej. Zobaczcie, jakie fajne. Jeżeli ktoś ma dzieciaki, to wiadomo, że taki kosz to jest po prostu super sprawa, bo rzucicie te zabawki, zaciskacie na górze i bałagan cały jest zakryty, więc myślę, że to jest też fajna opcja. Następną nowością są takie pudełka 40 x 20 x 20 cm i za 20 zł dwie sztuki. Tak, dwie sztuki? Nie, nie, przepraszam, jedna sztuka. Myślałam, że tam są dwie sztuki, ale to po prostu jest takie grube,
że myślałam, że to złapałam dwie sztuki i one prezentuje się tak, u nas są dwa kolory. Następną nowością są wieszaki szare i one są pokryte takim jakby welurem. 10 sztuk za 10 zł. Tu mamy butelkową zieleń. Wyżej mamy jeszcze takie kremowe i różowe. Następnie lampion, którego ostatnio zapomniałam sprawdzić cenę, więc ten taki średni kosztuje 50 zł. Tu niestety nie ma dużego. I za dwie dyszki mamy tutaj folię. Dywaniki do łazienki to również są nowości za 20 zł. Takie powiem Wam, że nawet grube. I pod spodem sprawdzam, czy mają ten antypoślizg. Jest, bo myślę, że w łazience to jest bardzo ważne, żeby po prostu było bezpiecznie. Tu mamy taki kolor. Tu doszły nam takie kolorki. I ten dywanik jest za 25 zł. Ja osobiście mam taki czarny. I tu jeszcze różowy i szary. I za dwie dyszki tutaj. Jeszcze takie biało-beżowe. Biało-beżowy i tu z tyłu jest jeszcze niebieski. Zobaczcie, jakie super wiaderka znalazłam. Ja od razu pomyślałam o swoim tarasie, że mogłabym na taras tutaj po prostu coś posadzić. Już szukam ceny. Ach, jest tutaj. I za chwilę Wam pokażę. Muszę tu poprosić o pomoc. Już mam 15 zł takie wiaderko i u nas jest białe i takie kremowe. Zobaczcie, obok stoi kremowe. Możecie popatrzeć, ile kwiatów jest w Pepco. Ale piękną nowością jest oczywiście piękny liść monstery. Taki musztardowy bardzo. Bardzo ładny kolor. Zobaczcie, jaką mamy rameczkę. Jakie mamy rameczki, bo zobaczcie, to są dwie. Jest czarna i złota, mniejsza i większa, czyli w dwupaku. Kosztuje 12 zł. Tu mamy takie lustrzane. Muszę delikatnie to wyciągnąć, żeby czegoś nie uszkodzić. Tu mamy lustrzane. Zobaczcie, tak się prezentuje. I z 12 przeceniona jest na 6 zł. 10 razy 15 cm. Następnie również z tym liściem takie poszewki za 12 zł. Zobaczcie. I z drugiej strony one są takie same. Tu mamy również takie i również są za 12 zł. I trzecia opcja kwiatowa również za 12. Przechodzimy do świeczek. Zobaczcie, takiej jeszcze u mnie nie było, z taką przykrywką, więc ja widzę również oczywiście od razu opcję, jeżeli świeczuszka się wypali, zostaje Wam fajny pojemniczek. Kosztuje 17 zł. I tu mamy w takim kolorze. Pokażę Wam jeszcze jedną świeczkę, której nie widziałam. To z takim przykryciem. I ona jest za 7 zł. Chcę Wam pokazać również to, bo to już jest długo, ale ja nie pokazywałam tego jeszcze się w przeglądach, tylko niestety nie wiem, jaka jest cena, bo jest ostatnie.
To jest taka małe pudełeczko na biżuterię, a tutaj mamy taką dużą szkatułkę. Duża szkatułka, welurowa i ona jest za 20 zł. Przechodzimy do świeczek i zobaczcie, jak widzicie, różne rozmiary. Pokażę Wam od najmniejszego. Tak wygląda ta świeczka i kosztuje 5 zł. Powącham. Nie ma jakiegoś tam zapachu. Ta większa jest za 7, a największa kosztuje 10 zł. I na koniec mojego przeglądu pokażę Wam jeszcze taki trzypak. Tu mamy taki kolor świeczuszek i one kosztują 7 zł. Tak się prezentują i drugim trzypakiem są również czarne świeczki. No więc tak, to koniec mojego dzisiejszego przeglądu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiajcie łapkę w górę, zostawiajcie komentarz, no i oczywiście subskrybujcie. Cześć!